Witam Państwa serdecznie. Choć większość pacjentów przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo albo łagodnie, to nawet i u tych osób występują groźne dla organizmu powikłania. O tym, z jakimi zmianami, jakie zmiany w organizmie ozdrowieńców zachodzą po zakażeniu koronawirusem, porozmawiamy dzisiaj z doktorem Michałem Chudzikiem z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Pana pacjenci, którzy przeszli zakażenie koronawirusem? Pacjenci po chorobie COVID-19, jeżeli ten okres po zachorowaniu minął 4 tygodnie w dalszym ciągu, odczuwają dolegliwości takie jak zmęczenie, ból w klatce piersiowej, duszność, poczucie szybkiego bicia serca, objawy tej mgły mózgowej, czyli zapominanie, zaburzenie orientacji. To są takie dolegliwości najczęstsze, z którymi przychodzi pacjent do naszej poradni, do naszego programu, który realizujemy już prawie od roku. Opieka nad pacjentami po COVID-19, którzy przebyli chorobę głównie w domu, ale również mamy pacjentów po hospitalizacji. A w jakim wieku najczęściej zgłaszają się pacjenci z problemami, o których Pan wspomniał? Ta grupa chorych, która przechodzi COVID-19 w rokach domowych, a to jest przecież 90% osób, jest zupełnie inna od pacjentów hospitalizowanych. To są osoby dużo młodsze, średnia wieku wynosi 48 lat. To są w większości kobiety i to są w zdecydowanej większości osoby bez licznych chorób współistniejących. Najczęściej jest to nadciśnienie, najczęściej są to choroby tarczycy. Czyli to zupełnie inna osoba niż te, która przechodzi COVID ciężko w warunkach szpitalnych. Ale trzeba dodać, że to pojęcie ciężko, które do tej pory my kojarzyliśmy tylko z pobytem w szpitalu, nie zawsze jest prawdziwe dla pacjentów po przebiegu domowym, ponieważ w tej grupie również około 25% osób przechodzi tą chorobę w domu bardzo, bardzo ciężko. Panie doktorze, czy z takimi powikłaniami jak zapalenie mięśnia sercowego, zakrzepica, zmiany w płucach, silne bóle głowy borykają się pacjenci, którzy wcześniej mieli z tym problem, czy też są to osoby, u których te dolegliwości pojawiły się dopiero po zakażeniu koronawirusem? Jak to wygląda? Ta najczęstsza dolegliwość, najczęstsze powikłanie, czyli zmiany zapalne, pozapalne w sercu, to jest częsty problem. Znajdujemy je u 20-30% chorych po COVID-19. Co ważne, to powikłanie nie ma bezpośredniego związku z wiekiem, czyli tak samo dotyczy osób młodych, 30-letnich, jak i osoby 50-60-letnie. Co bardziej może niepokoić, że 6-8% osób ma jednocześnie uszkodzone serce w związku z tym przebytym zapaleniem. Wówczas już wymaga to leczenia kardiologicznego, wymaga to leczenia lekami. Czy będzie to proces odwracalny, czy ta dysfunkcja serca się powróci? Tego dzisiaj jeszcze nie wiemy. Powikłania zakrzepowe, które również są częste po COVID-19, one bardziej mają związek z wiekiem, czyli im osoba starsza, tym ryzyko tych powikłań zakrzepowych jest większe, aczkolwiek w warunkach domowych nie występuje to powikłanie tak często, jak u osób, które są hospitalizowane. Panie doktorze, a od czego zależy intensywność powikłań? Czy jest to związane z wiekiem, czy też z ogólną kondycją organizmu? Tutaj nie znajdujemy jakiejś takiej ścisłej na razie korelacji. Jest tu duża grupa przebadana, prawie 1000 osób. To wymaga dokładnej analizy statystycznej, żeby takie wnioski wysuwać. Na pewno widzimy pewne zależności dotyczące stylu życia, jeżeli chodzi o ciężkość przebiegu choroby oraz na szybkość regeneracji po COVID-19, czyli osoby, które wcześniej dużo pracowały, miały dużą ilość stresu przed chorobą, miały małą ilość snu, bądź pracowały w nocy, miały wysoki poziom cholesterolu, wysoki poziom cukru. To są czynniki, które w istotny sposób wpływają na ciężkość przebiegu samej choroby oraz na to, że po COVID-19 będziemy mieli tych objawów więcej i będą trwały dłużej. Wiemy, że pacjenci, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, skarżą się na problemy ze snem, na depresję, na zaburzenia lękowe. Z jakiego powodu tak się dzieje?
Myślę, że mogą przejść dwa mechanizmy. Pierwszy to jest oczywiście to poczucie zagrożenia tą chorobą, przecież to jest grupa pacjentów, którzy przechorowali w domu, nie mieli konsultacji lekarskiej poza tą formą online. Część osób miała bardzo ciężki przebieg. Jest sporo osób, których czy ktoś z rodziny przeszedł bardzo ciężko COVID-19, był w szpitalu. Niestety nierzadko się zdarza, że ktoś zmarł z rodziny. Czyli na tą osobę spadło bardzo dużo czynników stresujących, bardzo dużo stresorów. I po takiej dawce, jeszcze jest rozciągnięte przecież w długim czasie, ta osoba, która wychodzi już z tej choroby, ten układ nerwowy, ten układ psychiczny jest bardzo osłabiony. I rzeczywiście my u każdego chorego robimy taką ocenę psychologiczną. Jeżeli widzimy takie zaburzenia, oceniamy poziom lęku, stresu, depresji i tych problemów jest dużo. Taka opieka nad pacjentem po COVID-19 musi być opieką wielospecjalistyczną. Nie tylko jest jeden lekarz, tu jest wiele specjalności: kardiolog, pulmonolog, neurolog, reumatolog, ale również musi być wsparcie psychologa, musi być dietetyk, musi być fizjoterapeuta, rehabilitant. To jest cały kompleksowy system, aby skutecznie tych chorych leczyć i rehabilitować. Mamy zatem nadzieję, że pacjenci, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, będą mogli liczyć właśnie na taką kompleksową opiekę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję. Dużo zdrowia. Wzajemnie.